Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Drąg, pracuję na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej i zajmuję się chemią biologiczną enzymów proteolitycznych. Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymałem w 2005 roku. Było to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie. Stypendium to jest szczególne, gdyż jest ono przyznawane młodym naukowcom za jedno ważne, szczególne osiągnięcie naukowe po wnikliwej ocenie przez wybitnych polskich naukowców. Stypendium to cieszy się bardzo dużą popularnością. Co roku bardzo dużo młodych polskich naukowców aplikuje do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Także uważam, iż warte jest ono finansowania i dalszej kontynuacji. Stypendium to oprócz wyróżnienia i bardzo dużego prestiżu łączy się również z gratyfikacją finansową i naukowcy, jak każdy człowiek, mają swoje jakieś marzenia. Ja spełniłem jedno swoje marzenie przy użyciu środków z tego stypendium, natomiast część środków wykorzystałem także na to, by zrealizować swój pierwszy samodzielny projekt naukowy po zakończeniu doktoratu. Stypendium to w moim laboratorium w ostatnim czasie otrzymały także dwie kolejne osoby i uważam, że jest ono bardzo ważnym i prestiżowym wyróżnieniem młodych pracowników naukowych. Jeżeli uważacie Państwo, że warto wspierać polską naukę, młodych polskich naukowców, to wspomóżcie Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.